Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale takim instruktażowym i dzisiaj zajmiemy się tym, o czym ostatnio sobie tam głosowaliście w komentarzu, czyli torpedkami. Otóż będziemy mówić o tym, jak one działają, jak zadają damage, jakim parametrom podlegają te torpedy, no i jak ich używać, to już raczej jest materiał na inną rzecz, także powolutku będziemy sobie przechodzić do omówienia. Mamy w grze dostępne dwa rodzaje torped. Pierwszy rodzaj to jest torpedy takie standardowe. I drugi rodzaj to są torpedy głębokowodne, które trafiają wszystkie takie same cele jak torpedy standardowe z wyłączeniem niszczycieli. Czyli torpedy standardowe trafiają, jak widzicie, lotniskowce, pancerniki, krążowniki, niszczyciele. A torpedy głębokowodne trafiają lotniskowce, pancerniki i krążowniki. Tutaj jest też jeden wyjątek. A mianowicie jest nim niszczyciel japoński premium tier 8 Asahi w wersji również czarnej, który trafia tylko lotniskowce i tylko pancerniki i ma torpedy głębokowodne. To są informacje, które są dostępne w grze na temat torped, czyli mamy tak, ile wyrzutni z iloma torpedami, kaliber tych wyrzutni, zasięg torped, prędkość torped oraz jeżeli sobie wejdziemy w szczegółowo, klikniemy sobie tu, znaczy nasuniemy kursor na wyrzutnię torped, pojawia nam się jeszcze taka tabelka i ona nam tutaj wyświetla czas przeładowania tych torped, czas obrotu wyrzutni torpedowej o 180 sekund, jakie torpedy są używane, jaki jest maksymalny damage tych torped, jaki jest ich zasięg oraz wykrywalność z powierzchni. I to są dane, które widzimy w grze. Ale jeżeli sobie wejdziemy na WoWs FT, to pojawia nam się kilka dodatkowych parametrów. Nie jest tego dużo, ale jednak, jak widzicie, zasięg torpeda powinna być tutaj nazwana tak właśnie, czy 533 MK, ileś tam? Nie pamiętam, jak to się czytało. Wiem, że 9, ale M to już ile to jest, nie pamiętam. Przeładowanie i tutaj dochodzi pewien parametr, czas reakcji, czyli to jest moment, załóżmy, że okręt stoi. W naszym kierunku płyną torpedy i od momentu tego, jak je zobaczymy, czyli wykryjemy je, biorąc pod uwagę zasięg wykrywalności tych torped, to jest czas, jaki te torpedy potrzebują, żeby uderzyć w okręt. Czyli wykrywamy je na 1,30 km, bierzemy pod uwagę ich prędkość i po 8,1 sekundy te torpedy trafiają. To są torpedy, wam tutaj porównuję, z Minotaura, gołe, bez żadnych tam dodatków, więc nie wiem, czy tam się w zasadzie da zwiększyć damage tych torped, chyba nie ma perków na krążowni, które by to zwiększały, ale w każdym razie, znaczy nie damage, tylko prędkość torped, nie pamiętam, bo nie używam niczego takiego na krążownikach, w związku z czym 8,1 sekundy potrzebujemy na trafienie w cel. Jak się ten parametr liczy, to wam za chwileczkę pokażę, ale oczywiście możecie sobie po prostu wejść na WoWs FT w parametry torped i macie informację, ile tutaj mamy czasu na zareagowanie. Co więcej, mamy jeszcze szansa na zalanie 282%, ale to jest dosyć zmienna rzecz, bo do tego dochodzą jeszcze czynniki takie jak obrona przeciwtorpedowa, obrona, znaczy przeciwdziałanie zalaniom samego kadłuba. To są kolejne czynniki, które należy przez te współczynniki pomnożyć i o zalaniach, jeżeli chcecie, i o pożarach zrobię kolejny materiał, także jak chcecie, to dajcie znać w komentarzu. Ja przypnę pierwszy komentarz i dajcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie, żeby kolejny materiał dotyczył zalań i pożarów, to omówimy sobie to w kolejnym filmie. I tak, damage w porcie, to wyczytałem na Wikipedii WoWsa, damage w porcie, czyli te 16767, to jest bazowy damage, czyli alfa, podzielona przez 3 plus damage z wybuchów, ale o tym za chwileczkę, jak to wygląda. I mamy coś takiego jeszcze, taki parametr, który jest nieujęty w żadnej z tabel, czyli odległość uzbrojenia. Tu mamy Shimakaze i tutaj to jest kąt, pod jakim możemy zrzucać te torpedy, a ta linia tutaj wyznacza nam miejsce, gdzie one się uzbrajają. Jaka to jest odległość, niestety podane nie mamy i nie bardzo jest jak to zmierzyć. Musiałby ktoś tutaj po prostu stać, byśmy wtedy zobaczyli, co pokaże odległościomierz do tego okrętu. Ale jeżeli torpedy trafią w cel przed dotarciem do tej zielonej linii, to się po prostu nie uzbroją. Mamy podane odległości uzbrojenia dla torped samolotów z lotniskowców, a dla niszczycieli i krążowników takiego parametru już nie mamy. Także, no ale tutaj mamy dosyć jasno podane miejsce, gdzie te torpedy zaczną mieć użyteczność jakąś taką bojową, bo przed tym po prostu stukną w kadłub i to będzie wszystko, co one są w stanie zrobić. Muszą przebyć ileś tamtego dystansu, żeby się uzbroić. Oczywiście nie dodawałem już screenów, ale liczę, że informacja na temat tego, że torpedy możemy puszczać albo na wąsko, albo na szeroko, albo na pojedynczo, jeżeli używamy brytyjskich okrętów wyposażonych w torpedy,
albo na bardzo wąsko i wąsko, jeżeli europejskich, to myślę, że wiecie. Wystarczy wcisnąć kilka razy trójkę, żeby zobaczyć, jakie mamy możliwości. Znaczy trójka to jest domyślnie przycisk odpowiedzialny za wybór torped. Więc jeżeli wciśniemy raz, mamy szeroki rozrzut, powiedzmy, który by obejmował od myszki do boku, a jeżeli wciśniemy jeszcze raz, to obejmujemy taki przekrój tutaj od myszki do boku, od kursora. Także różne okręty mają różne formaty zrzutu. Ale to już jest temat taki poboczny, bardzo podstawowy. No i tutaj ten zapowiadany wzór czasu reakcji, czyli zasięg wykrycia, ale torped, czyli w przypadku Minotaura to jest 1,3 dzielona przez prędkość torped pomnożoną przez współczynnik 0,0026 i gotowy wynik to będzie czas podany w sekundach. Możemy to oczywiście pomnożyć razy 2,6, potem razy tutaj całość działania razy 1000 i wtedy wyjdzie nam w sekundach, ale jak damy sobie 0,0026, to mamy już od razu gotowy wynik w sekundach, czyli w przypadku Minotaura to było coś około 9 sekund. Także możecie sobie to liczyć, jeżeli nie chcecie wchodzić do NAVOS FT, a jeżeli chcecie, to macie tam podane gotowe parametry, które się oczywiście będą zmieniać, jeżeli będziecie dodawać perki, takie jak przyspieszenie torped, czy ulepszenia, które przyspieszają te torpedy, to już będzie się zmieniało, czas reakcji będzie spadał, bo torpedy szybsze, więc wiadomo, szybciej dotrą do celu. No i tutaj wziąłem przykład, który Wargaming omawiał w swoim filmie na temat torped. Otóż mamy tutaj Alabamę, torpeda z Minotaura, dlatego pokazywałem wcześniej parametry właśnie torped z Minotaura. Trafiamy w rufę. I co się dzieje? 1/6 damage'u torped jest zadawana samej rufie jako modułowi, bo kwestia zadawania obrażeń i perki poszczególnych sekcji okrętu to wypadałoby też omówić, także następnym razem po prostu zajmiemy się pożarami i zalaniami, a kolejny materiał, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, to będzie właśnie to, jak poszczególne elementy okrętu dostają obrażenia. Więc tak, pykamy sobie 1/6 maksymalnego damage'u tych torped na rufę, 1/6 maksymalnego damage'u na cały kadłub, przy czym zostaje jeszcze na dziób i na rufę. Tutaj jeszcze mamy rufę, także ona może zachować sobie HP. I wtedy, moi drodzy, ten damage jest odejmowany od tego, od tej sekcji dziobowej, od kadłuba jako całości, ale rufa jest nienaruszona. Więc to jest właśnie przykład tego, jak na przykład możemy... po prostu możemy zniszczyć ten element okrętu, i on będzie wtedy dostawał coraz mniejsze obrażenia. Będzie dostawał połowę chyba tego, co dostaje w tym momencie. Jeżeli zniszczymy rufę, to będzie dostawał tylko kadłub sam, a jeżeli oba te moduły będą na tyle uszkodzone, że już nie będą przyjmowały obrażeń, to jest właśnie moment, w którym okręt nie jest zatopiony, bo jeszcze ma HP tutaj, powiedzmy, w tej części i pasek nie zszedł do zera, ale torpedując zniszczone części okrętu nie zadajemy już obrażeń, także często może dojść do sytuacji, tak jak wielokrotnie było, że wypływamy na dziób jakiegoś pancernika, wsadzamy mu 12 torped, czy 10, no 10 minut, nie, przepraszam, Minotaur ma 8 na burtę. Wsadzamy mu 8 torped prosto w dziób, a gościu dalej żyje, nie? Bo to się damage się rozkłada, ta część zostaje zniszczona, nie ma HP już w drugiej części, znaczy w całym kadłubie, bo tu jest właśnie cały kadłub, ale część rufowa nadal ma HP i okręt pozostaje na wodzie. Więc to są właśnie przykłady saturacji obrażeń. Saturacja to jest też dosyć rozległy temat, ale jeżeli ta część okrętu jest zniszczona, w tej części okrętu już nie ma hapsa, którego można zabrać, ale tutaj na końcu okrętu jest część kadłuba, która ma HP, no to okręt będzie dalej pływał, mimo że będzie trafiany tutaj w te części, to on obrażeń dostawał nie będzie. I właśnie WG pokazało taki wycineczek, gdzie chyba 3 minotaury torpedują w dziób niszczyciel, i tam idzie tych torped chyba z 10 czy z 15, no dużo w każdym razie, mniejsza o to, może i 15, bo w sumie 3 minotaury mogą tyle wystrzelić i niszczyciel dalej stoi na wodzie, on nie tonie. I tu, jeżeli chodzi o damage torped, to jeszcze warto wspomnieć, że one wywołują eksplozję. Eksplozja jest taka, jak przy użyciu pocisków odłamkowo burzących z pancernika. I tutaj eksplozja torped, podobnie jak eksplozja pocisków odłamkowo burzących, wywołuje uszkodzenia, ale tutaj nie ma już czegoś takiego, że przy obekach mieliśmy chyba 73 mm i elementy okrętu opancerzone takim pancerzem były nieuszkadzane. Wybuch z torpedy ignoruje wszelkie opancerzenie i zadaje obrażenia, więc jeżeli trafiamy w jakieś tam sekcje, to możemy uszkodzić artylerię, możemy uszkodzić, trafiając tutaj, możemy uszkodzić ster, napęd czy inne rzeczy. No i oczywiście Cytadela też będzie dostawała jakieś tam obrażenia, no i magazyn broni też może, amunicji, magazyn amunicji może dostać również obrażenia, w związku z czym możemy go w ten sposób zdetonować.
Trafienie w rufę albo, przepraszam, w dziób albo w rufę zada nam dużo większe obrażenia, niż byśmy trafili w środkową sekcję okrętu, ze względu na to, gdyż wszystkie okręty, poza niszczycielami praktycznie, mają pas przeciwpancerny czy bąbel przeciwtorpedowy. Jak to się tam... Nie, pas pancerny to jest jedna sprawa. Obrona przeciwtorpedowa, ewentualnie bąbel przeciwtorpedowy. Czyli ta sekcja redukuje nam obrażenia z torped, jakie możemy zadać. Oczywiście wszystkie pozostałe moduły będą odpowiednio mniej dostawały obrażeń. I na przykład na Alabamie obrona przeciwtorpedowa wynosi 49%, więc jeżeli torpeda trafia tutaj, to praktycznie z miejsca mamy damage mniejszy o połowę. Oczywiście jest wybuch, możemy to jakieś uszkodzić inne moduły, ale no już taki damage duży nie będzie, więc trzeba brać pod uwagę to, w które miejsce okrętu celujemy, to raz. I dwa, jeżeli trafiamy w obronę przeciwtorpedową, czy tam ten bombel, to mamy dużo mniejszą szansę na zalanie. Jeżeli trafiamy w elementy okrętu, które nie mają tego bombla, no to potencjalna szansa na zalanie będzie nie aż tak bardzo zredukowana, bo nie to, że szansa jest większa, po prostu redukcja jest mniejsza i dlatego częściej będziemy zalewać, trafiając w dziób albo w rufę. Tutaj możecie sobie to obejrzeć. Klikacie sobie rozmieszczenie pancerza i druga ikonka to jest ukryj ochronę przeciwtorpedową. Możecie zobaczyć, gdzie ona się znajduje, jaką ma grubość i możecie sobie to na każdym okręcie praktycznie obejrzeć. No i możemy damage torped naprawiać. Jeżeli torpeda trafia w dziób lub w rufę, możemy naprawić połowę zadanych uszkodzeń. Jeżeli trafia nam w cytadelę, naprawiamy już tylko 1/10, czyli 10% zadanych nam uszkodzeń. Także, no, co prawda uszkodzeń dostajemy dużo mniej, ale jednak naprawić możemy również mniej. No i wisienka na torcie, czyli zalania. Torpedy wywołują zalania przy odpowiednim trafieniu, przy odpowiednim obliczeniu prawdopodobieństwa zalania występuje już wtedy ubytek hapsa czasowy. I jeżeli chcecie, tak jak mówię, to możemy sobie omówić pożary i zalania, na jakiej zasadzie działają w kolejnym materiale. Także ja przypnę komentarz tutaj pierwszy pod tym filmem. Jeżeli chcecie, to łapkujcie w górę. W tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej!